Witam Was kochani w następnym filmiku. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak w łatwy sposób można z takiej winorośli właśnie tutaj, jak tu, otrzymać ukorzenione sadzonki winogrona. Właśnie wczoraj, gdy podcinałem sobie to dawno zapomniane winogrono, tutaj natknąłem się na takie łodygi, które położyły się same w ziemi. Słuchajcie, piękna sprawa, ponieważ, o, popatrzcie, wyciągając je, mamy ukorzenione sadzonki. O, ukorzenione sadzonki. Także tu jest raz, dwa, trzy i tutaj też. O, popatrzcie. I to są dosyć duże korzenie. Proszę, jakie to ma korzenie. I bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, ponieważ tym sposobem mam następne darmowe sadzonki, gdzie wsadzę je sobie gdzieś tutaj w ogrodzie, które dadzą mi następne kilogramy smacznego winogrona. Powiem Wam, że nie spodziewałem się tego, ale będę musiał to spróbować tego sposobu na jesień. I te, jak wiemy, no, winogrono ma bardzo szybki i duży przyrost, także postanowiłem, że niektóre gałązki, które, o, tak jak tutaj, będą się już łamały, położę je na ziemi, przysypię jakąś tam warstwą ziemi i mam nadzieję, że na wiosnę dadzą mi kolejne darmowe sadzonki. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie filmiku. Mam nadzieję, że sposób i odkrycie roku Wam się podobało. Bynajmniej dla mnie jest to odkryciem. Tam, powiedzmy, starzy ogrodnicy na pewno bardzo dobrze znają te sposoby. Ale ja postanowiłem się podzielić i nagrać filmik dla tych, którzy dopiero zaczynają zabawę z ogrodem. I dziękuję Wam za oglądnięcie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.